Trzeba zobaczyć, co sprezentował. Domyślasz się, co to może być? Co ja, Mikołaj? Tylko ciekawe, które jest do mnie. Może to większe, albo to większe do Kevina? Nie wiem, jak myślał Mikołaj. Jak myślisz? Co myślał? Nie wiesz, co myślał Mikołaj. To może ty mnie nagraj. Bo mi tak ciężko pochować prezencik jedną ręką. Świat mody stoi teraz przed tobą otworem. Merry Christmas. Tyle. No i mam tutaj pieniążki i pin. Ale co dalej? Do kogo to? To było do mnie. Czyli większy sposób. Ale to znaczek jest HM, nie? Tak, tak, tak. No. Ja mam tutaj się do otworem. Merry Christmas. To taki mocny, Boże, to taki ten list motywacyjny. Paulina, rób więcej fotek na Insta. Będziesz sławna. Nie, ja myślę, że Mikołajowi brakło tuszu. Dobre. I Bon, no nie, no widzisz, że to jest wydrukowane. I Bon po prostu nie wydrukował się tak, jak powinien. Ja rozumiem, dobra. Kochana Paulinko, byłaś grzeczna, więc jak co roku przychodzę do ciebie z prezentem. Piękna czcionka, ale miałbym się tu poczytać, bo taka pisanka, że mi się wszystko zlewa. Ale dobra, próbujemy dalej. Widzę, że sobie świetnie radzisz bez rodziców. Jesteś już taka samodzielna. Myślałam, że już taka duża. Napawa mnie to duma. Dumą, pewnie. Masz też dobre oceny, to prawda, więc tym bardziej się cieszę. Kochana, wspieraj rodziców, pomagaj im w urządzaniu nowego domu, pomagaj sprzątać, ogarniać, bo widzę, że oni już bardzo zmęczeni, są bardzo zmęczeni. Potrzebują twojej pomocy, aby jak najszybciej się z tym uporać. Trzymam kciuki za egzaminy, które czekają cię w najbliższym czasie. Kocham cię, twój Mikołaj. Aż ten, jestem ciekawa, co Kevin dostał, czy Bon do tego samego sklepu, czy nie. Ja to nie może wiem. Tak tylko podpatrzę. Też tu piszę otworem, więc pewnie też HM. Pewnie też HM. No, ale on to sobie odpakuje dopiero jak wstanie, bo już go próbowałam dobudzić 3 razy, bo byłam taka ciekawa, co dostaliśmy, ale nie chciał. Tak. Kochani, mój mąż próbuje zjeść śniadanie takie na szybko, ponieważ mamy jeszcze dużo roboty, ale ciężko mu zjeść w spokoju i bez stresu. Stresują cię te 2 psy, jak wtedy przepiera łapkami. Daj mi. Nie wiem, o co chodzi z moim telefonem, ale włączam nagrywanie. Nagrywanie się wyłącza i włączy się znowu. Wczoraj też nagrałam jeszcze 2 sceny z odważankami. One się nie ponagrywały, nagrałaś jakąś sekundę, 2 i się wyłączyło. Nie wiem, o co chodzi naprawdę. Coś się tam klika na tym moim aparacie. Dragunino, gryź mnie, psiaku. Możemy się bawić, ale mnie nie gryź. Taka niedziela. Wyszliśmy na dworek. Dragu jest na lince. A Teddy KBS, bo Teddy to mały piesek, który trzyma się właściciela. Jest już po prostu nauczony takich spacerków bez smyczy. Drago co prawda też jest, że tak powiem, do przywołania, ale nie zawsze. Taka niedziela. Słoneczna, przyjemna, rodzinna. Drago podkopuje dziury po ogrodzeniu. Dramat. Ale pieski mają frajda. Teddy spokojnie obserwuje przyrodę, a Drago tutaj o szarpie linę, kopie dziury. Poczuł zew natury. Teddy bardziej przypomina króliczka niż psa. Chowa się do norki, o proszę. Ja nie wiem, czy to takie dobre Teddy. Paczko. Teddyka. No wychodź. No i przede wszystkim pierwszy raz widzę, jak Teddy kopie. Nigdy na takich placach zabaw dla piesków nie kopał z innymi pieskami, a tutaj proszę bardzo. Powiem wam, kochani, że pogoda jest jak na wiosnę. Naprawdę, świeci słoneczko, wieje taki bardzo, bardzo przyjemny wiaterek. Jest tak cieplutko nawet, bym powiedziała. Thank you.
najgorsza część, czyli mycie, kąpanie. Tedik tego nienawidzi, ale nareszcie będzie bialutki. I pierwszy raz będę myła Drago. Drago też już jest strasznie przykurzony. Zobaczcie, trzeba go już wykąpać. No mam nadzieję, że będzie z nim lepiej niż z Tedikiem. Podejrzewam, że nie będzie łatwiej, ale może nie będzie się tak bał. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Tedik, ty się grzej na razie, a ja się biorę za Dragusia. Kochani, dzisiaj był bardzo intensywny dzień. Niewiele nagrywałyśmy w ciągu dnia, chyba że ty coś nagrywałaś. Coś ponagrywałam. Bo ja nic, kochani, bo u nas w domu naprawdę zaszły wielkie zmiany. Zaraz wam pokażemy to, co jest nowego. I bardzo cieszy nas to, że doceniacie, że jesteśmy w tych vlogmasach naturalne, tak, i zwyczajne. I że pokazujemy nasze codzienne życie. Bez jakiegoś och i ach. Bo nie mamy czasu po prostu jeździć po galeriach, pokazywać wam Mikołaje, które siedzą na swoich tronach w różnych galeriach handlowych. Nie mamy na to czasu, więc cieszymy się, że wy doceniacie to, że jesteśmy takie jak wy. Ale kochana, dzisiaj Milka jest moja. No dobra. Zapomniałam. Dobrze, szósteczki szukamy. Już szósteczki. Ci tutaj wbiłam puzzle gdzieś w szóstkę. Dobra, tu już mam szóstkę. Szóstka tutaj. I mam to Fifi, już miałam raz ten smak. A, to ja go nie miałam. Ja miałam. No proszę, mogę ci. Nie, spokojnie, co jest? Mogę ci dać. Nie, no jest. Ja mam Kinder Bueno. Dobra, to będzie naprawdę fajna zamiana. Dobra, zjemy za chwileczkę. A, bo ja to L'Occitane teraz. W tym momencie to jest obojętne, który kalendarz otwieramy, prawda? Znaczy w sumie to w każdym było. Zobaczymy, czy nam coś z Mikołajkiem, czy coś z Ała. Szósteczkę. Tutaj na górze masz, tutaj na górze. O, już taka zaczęta. Raz, dwa, trzy. Nic na Mikołaja, ale... Nic mikołajowego, nic czerwonego. Co tu mamy? Mamy tutaj coś z oliwką. Czyli mamy tutaj krem do rąk z jakimiś ziołami i takie... Tak, ale ładnie pachnie. Tak egzotycznie. Ojejku, ale pięknie. To będzie jakiś łagodzący chyba. Pachnie. Oj, moje dłonie potrzebują łagodzącego kremu. Moje dłonie potrzebują każdego kremu. O tak. Och. Ale to pięknie. Zapach orzeźwiająco pachnie. Jestem zachwycona tym zapachem. Tak cytrusowo, egzotycznie. Fajnie. I co? I tyle? Jeszcze coś zawsze. Nasze kalendarze! A ty masz to? Dobra, bo tak teraz się zastanawiasz. Ja już wyciągnęłam szóstkę. To będzie kubek. Ja mam dwunastkę. Szóstka jest ogromna. Ja mam siódemkę. Szóstka jest ogromna, tak? To czekaj. Aha, dobra, widzę. To chyba... Czy czapka wystaje? Tak. A czemu ja powiedziałam czapka? Widziałaś to może w sklepie, nie wiem, wyciągnij mi. Ale czemu nie ma mi czapki? Jest! I do kompletu! Haha, ale fajnie! Że niby co? Miska też będzie do kompletu? Że niby co do kompletu? Że niby kubeczek do kompletu. Czyli dla kogo jest ten kubeczek? Dla Kevina. No właśnie. Ale to dla mnie, a tam był dla niego. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy dla kogo był tamten. Podzielcie się jak chcecie, jasne. Nie będziemy chyba podpisywać, co nie? Na ciastka! Na ciasteczka! Słodkie, nie? A tu też się otwiera po uśmiechu. Nie mam pojęcia. Ja mam te ręce takie... No. Kurczę, to się jakoś... O, tak! Trzypiętrowy. Słodki. I możemy sobie go już postawić w kuchni i już jakiś akcent świąteczny będzie w naszym domu. Dobra. Już coś się będzie działo. A to jest pan Mikołaj? Kto to jest? Mikołaj, nie widzisz? Mikołaj. Co ty, Mikołaj? Wygląda trochę jak dziadek do orzechów, nie? Właśnie. Taka grafika jak z dziadka do orzechów, ale to jest Mikołaj. Mikołaj w kapeluszu. Tak, w kapeluszu. Taka nowinka. Tak. Co? I kalendarze. Wszystkie. Dobra. To koniec. Jakoś tak. To koniec. Jakoś tak myślałam, że jeszcze coś. No bra, może jeszcze dokupimy coś, kurczę, dopiero siódme, jutro zawsze można coś kupić.
Bo też mi się wydawało jakoś, że... Że tak by się człowiek bardziej pocieszył, nie? Tak by się chciał jeszcze pocieszyć, coś podpakowywać, przekonać. To... Dobra, kochani, no, to ja teraz... Ej, ale wam czekaj, pokażę, bo teraz co? W sklepach mogą być promki na kalendarze, bo to już jest 7 grudnia jutro. O. Przejdę się po sklepach, zobaczę, po szkole. Dobra, kochani, przejmuję aparat, bo to jest dobry moment na to, aby pokazać naszą łazienkę. Ona jeszcze nie jest skończona. Jeszcze kilka rzeczy brakuje, ale mniej więcej możecie zobaczyć klimat. Oczywiście, te same kafle co na górze, te same rozwiązania kabiny prysznicowej, te same kafle, także mniej więcej ta łazienka... Oj, gubię ostrość. Mniej więcej ta łazienka wygląda tak samo. Że się wtrącę. Tu jeszcze będzie szafka pod umywalkę. Tu będzie jeszcze takie wielkie lustro. Co się wtrącasz? To po prostu taka pomniejszona wersja dużej łazienki. Bez wanny. Bez wanny, tak. Także tak, kochani, wygląda nasza mała łazienka. Ale to nie wszystko, nie wszystko, kochani. Dadam, 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 dadam. O, Kevin, mignąłeś przez chwilkę. Mignęły nogi taty. Zobaczcie, co mam na tej ścianie, na której jeszcze wczoraj nic nie było. Oczywiście była ta półeczka, to już widzieliście, ale nie było tych luster. Lustra z Ikei zawieszone na ścianie i wygląda to teraz tak. Kochani, zapełnia się, zaczyna już być bardziej domowo, nie tak hotelowo. Zaczynają gdzieś się pojawiać takie nasze dodatki, także zaczyna być już przytulnie. I jeszcze coś, kochani. Martwiliście się, bo wyczytałam w komentarzach pod jednym z ostatnich vlogów, pod tym vlogiem, w którym pokazywałam wam naszą sypialnię. Martwiliście się, że nasza sypialnia jest bez okna. Otóż, kochani, chcę was wyprowadzić z błędu. Nasza sypialnia ma duże okno, ale nie pokazywałam wam tego okna, ponieważ nasza sypialnia jest podzielona na część prawą i część lewą. Część prawa to właśnie ta nasza część sypialniana, tam gdzie stoi łóżko, komoda, stoliczki, a część lewa to jest taka podręczna garderoba. Brakuje jeszcze szaf, stąd właśnie tej części wam nie chciałam pokazywać, bo stoją kartony, leżą worki, także jest lekki bałagan, a ta część właśnie sypialniana jest po tej stronie. No a ta część z bałaganem jest po tej stronie, a okno jest takie duże. Także kochani, nie martwcie się, mamy widną sypialnię. Nie chcieliśmy mieć sypialni bez okna. Także kochani, okno jest. To jest prezentem od Mikołaja. Minął cały dzień, tylko dalej nie odpakowałeś. Czy Kevin nie jest zainteresowany prezentem od Mikołaja? Aż się... Nie możesz bagatelizować świętego Mikołaja, bo zaraz nie przyjdzie. Aż się wierzyć nie chce. Nie, bo Paula już powiedziałam. Co ci powiedziała? Ja powiedziałam, co ja dostałam. Nie, powiedziałaś, co ja dostałam. Nie, powiedziałam, co ja dostałam. Ale ty jesteś. Powiedziałam, co dostałam. Chodź tutaj. Zepsuła ci dziecięcą radość. Ja się od razu się obudziłem. O, Paulina! Nie wiem, co ci Mikołaj napisał. To przeczytaj. No, jak się nie, co ci Mikołaj napisał? Ja tylko sprawdziłam, czy dostałeś to samo, co ja. A ja to sprawdziłem. Czyli jestem władzisz, co no jest. Nie, napiszcie mu w komentarzach, co zrobiłam. A tak to zawiązałeś teraz tylko noże. Już ja tego nie zawiązywałam. To święty Mikołaj, albo elfy. Co mi napisz? Świetno. Czekaj, czekaj, to bardzo ważne słowa. Nie, to są bardzo ważne słowa. Ale które? Bo są no dwa. Te. No, najpierw te. Co tutaj jest napisane? Świat młody stoi teraz przed tą otworem na elektryzm. Polski tekst. Kochany kuzynie. O, tutaj o, jest list. No. Fajny chłopak. To taka czcionka, że nie wiem. Pomocny. Fajny. Ale ty, ale czytaj do... Znaczy, bo ta czcionka jest taka...
Kochany Kevinie, fajny z ciebie chłopak. Pomocny, uczynny, miły, więc do ciebie także przychodzę z małym podarunkiem. Doceniaj swoją dziewczynę, szanuj, kochaj, a będziecie mieli fajne życie. Kocham cię, twój Mikołaj. Taki piękny, piękny Mikołaj tutaj. Dziękuję bardzo. Świętą ukochani i tak dalej. Nie, nie, coś ten Mikołaj sugeruje. Coś podobnego. No i super. Jest dla niej miły i tak dalej, i tak dalej. Tak? Mikołaj się powtarza? Nie, bo Mikołaj wtedy się rozpisał na całe półtora stronę. O Jezus, a wy macie ten list, czy wyrzuciliście? O to ja nie wiem, gdzie on jest. A ty go wyrzuciłeś, bo to do ciebie było, ja bym go nie trzymała. To nie mój list, nie moja korespondencja. Nie wiem, gdzie go mam. Bo wy to wracali wtedy byliśmy. Tak, wracamy do ciebie, przyszedł Mikołaj. Nawet ze śniegiem. O. Ale mogę wstawić zdjęcie ewentualnie wam. Bo nie pamiętam, czy to na Vlogmasie pokazywaliście. Ja nie, chyba ja nie wiem. A może list też jest na Vlogmasie? Musimy to sprawdzić. Może widzowie pamiętają. Musimy sprawdzić, no? Ha. To co, będziesz teraz mnie szanował, tak, albo po tym liście. Tak dalej. Ja! Nareszcie. Kochani, chciałam dzisiaj poruszyć temat moich paznokci, ponieważ było mnóstwo wiadomości na moim Instagramie przez cały dzień i na TikToku, i na YouTubie również. Dlaczego? Zdecydowałam się na pójście do stylistki w momencie, gdy od roku już te paznokcie wykonuję sama sobie w domu. No i kochani, po pierwsze, chciałam po prostu mieć jakieś takie piękne, świąteczne pazurki, bo ja bym sobie sama takich wzorków nie zrobiła za nic w świecie. A myślę sobie, że jest to taki temat, który lubicie, do którego jesteście przyzwyczajeni, bo ja zawsze wam update'uję, jakie mam paznokcie. Także jest to jakiś tam też element naszych vlogmasów, bo od chyba 2 lat pokazuję świąteczne pazury na vlogmasach, nie? Jakoś tak będzie, więc stwierdziłam, że to jakiś taki element tradycji naszej vlogmasowej. No a oprócz tego dostałam po prostu propozycję pojechania na pazurki, więc się zgodziłam. Wiecie, no ja sobie takich ładnych paznokci nie umiem zrobić. Ja robię paznokcie w porządku, ale no nie są takie perfekcyjne, takie idealne. A te są równe, tutaj z boków wszystko jest w porządku, także no cieszę się, że miałam okazję i z niej skorzystałam. No i to tyle. Kochani, jest jedna taka rzecz, której rodzice nam w Włodzisławiu zawsze zabraniali, dlatego że mówili, że im to po prostu śmierdzi. Otóż nie mogliśmy robić w mieszkaniu popcornu, którego my po prostu nie byliśmy w stanie nie zjeść na wieczór do filmu, a teraz proszę bardzo, wszyscy stoją razem przy mikrofalówce i zastanawiają się, jak ustawić mikrofalę, żeby zrobić popcornik i żeby smacznie go na wieczór do filmu zjeść. Mać, nie będzie śmierdziało, co? Zaśniesz. Zaśniesz dzisiaj. Nie, nie zaśniesz. Będzie ci śmierdziało. Dom jest duży, to się wywietrz. Zamkniesz sypialnię i nie poczujesz. Także tak, to jest coś, czego rodzice nam zabraniali robić. A ile było o to kłótni w domu? Ja, zatkaj nos. A potem będzie, Paulino, daj kawałek. Znaczy nie kawałek, bo w sumie popornu kawałek się nie da zjeść. Będzie, Paulino, daj trochę. Tak, będzie? Czy nie? Zrobiliśmy już jeden popcorn, jedno opakowanie. I powiem wam, on jest mega dobry. Lepszy niż taki z garnka. Miam. Ale się nie dziwię, że ogólnie ludzie bardzo lubią ten popcorn z mikrofali. I bardzo dużo moich koleżanek właśnie taki popcornik na jakieś notki filmowe robiła. On jest super. Oh, it's time!